każdemu damy radę. Radę damy każdemu. W studiu z naszym gościem pojawił się Józef Wycisk. Witam Państwa serdecznie, witam bardzo gorąco. Tak jak powiedział Wojtek, w Polskim Radiu Katowice o tej porze zazwyczaj dajemy jakąś radę, a dzisiaj będziemy doradzali szczególnie tym, którzy jakoś tak niechętnie płacą swoje zobowiązania, to znaczy niekoniecznie płacą swoje rachunki za prąd, za telefon czy jakieś inne, ale też uważają, że na przykład niekoniecznie trzeba zapłacić jakiś mandat, załóżmy za jazdę bez biletu. Moim gościem jest dzisiaj pan Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zatem proszę pana, proszę mi powiedzieć, czym w ogóle jest taka instytucja jak Krajowy Rejestr Długów? Ile jest takich firm, takich instytucji w Polsce? Krajowy Rejestr Długów to Biuro Informacji Gospodarczej, czyli taka instytucja, która działa w oparciu o ustawę ściśle regulującą jej działalność i pod nadzorem ministra rozwoju. A takich instytucji w Polsce jest 5, z czego 3 tak naprawdę prowadzą działalność operacyjną, czyli gromadzą i udostępniają dane. No, Krajowy Rejestr Długów jest najstarszym, jeżeli chodzi o zasób tych informacji, największym biurem. I powiedzmy od razu, KRD to jest coś zupełnie innego niż BIK, bo bardzo często na słupach, na latarniach widzi się takie ogłoszenia, że prawda, kredyt, pożyczka bez BIK-u, ale tak, BIK to co innego, KRD to co innego. Tak, często te ogłoszenia to jest kredyt bez BIK i bez KRD, tak? Czyli to też pokazuje różnicę w zawartości bazy, bo Biuro Informacji Kredytowej, czyli ten BIK, to jest biuro rejestrujące nasze długi, ale także te transakcje, które spłacaliśmy, czyli zaciągnięte i spłacane kredyty również, posiadane karty kredytowe, rachunki bankowe, czyli wszystko to, co robi naszą aktywność w bankach. Tak, czyli jeżeli tak wobec instytucji finansowych. Dokładnie wobec banków. Natomiast Krajowy Rejestr Długów to jest biuro, które gromadzi dane ze wszystkich sektorów gospodarki, w związku z tym nie tylko z banków, ale także firmy pożyczkowe, firmy leasingowe, czy na przykład operatorzy telefoniczni, albo właśnie komunikacja miejska, czyli jeżeli na przykład ktoś dostał mandat i tego mandatu nie zapłacił, a mieszka na terenie Katowic lub aglomeracji, z dużym prawdopodobieństwem jest u nas wpisany, ponieważ współpracujemy z miejskimi przewoźnikami w Katowicach. Oczywiście działalność takiej instytucji jak pańska możemy podzielić na tę działalność kierowaną w stronę firm i w stronę indywidualnych, nazwijmy to klientów, w stronę normalnych osób. Porozmawiajmy o tej drugiej kategorii, czyli o normalnych klientach, nie o firmach, nie o przedsiębiorcach. Zatem, kiedy się trafia do takiego rejestru i za co? No, trafia się tylko w jednym przypadku, to znaczy kiedy nie uregulowaliśmy jakiejś należności, to może być właśnie rata pożyczki czy kredytu, to może być niezapłacony czynsz albo rachunek telefoniczny, albo właśnie ten mandat za jazdę autobusem, tramwajem czy pociągiem. I jeżeli wierzyciel, i żeby dłużnika wpisać do Krajowego Rejestru Długów, wierzyciel musi łącznie spełnić 3 warunki, to znaczy ten dług musi być starszy niż 60 dni, czyli co najmniej 60 dni musi minąć od dnia, w którym powinien być zapłacony. Wierzyciel musi jeszcze dłużnika uprzedzić listem poleconym lub wręczyć mu osobiście wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem, że jeśli w ciągu 30 dni od dnia, kiedy to pismo do niego trafiło, nie ureguluje tego długu, to jego dane zostaną przekazane właśnie do Krajowego Rejestru Długów. No i dług w przypadku konsumentów musi być wyższy niż 200 zł. Czyli reasumując, musi upłynąć 60 dni od tego ostatniego dnia, w którym ta należność powinna była być zapłacona. Tak. Czyli nie trafia się tu przypadkiem, bo się tam ktoś pomylił. Czyli nie na drugi, na trzeci dzień po tym incydencie, czyli po jeździe na gapę. Ani nawet tydzień czy dwa tygodnie po, tylko to musi być co najmniej te 2 miesiące. I po drugie, ta informacja musi do nas trafić. Tak, musi być wezwanie. To znaczy trafić. Wierzyciel musi wysłać taki list polecony, natomiast jeżeli my nie odbierzemy, no to nie wstrzymuje procedury. To jest trochę tak jak w sądzie. Jeżeli sąd jeśli wysyła, pismo zostało wysłane, to się przyjmuje domniemanie, że dotarło. Także musimy też o tym pamiętać, że fakt, iż tego pisma nie odbierzemy, niczego nie zmienia. Nie.
Dogadywanie się z listonoszem niestety nie zwolni nas, nie uratuje nas przed wpisem. Przed wpisem uratuje tylko jedna rzecz, no spłacenie zobowiązania. Czyli można powiedzieć tak, że w tym rejestrze nie możemy się znaleźć bez naszej wiedzy. Teoretycznie tak. Znaczy jest też takie niebezpieczeństwo, które powoduje, że czasami możemy się znaleźć tam bez naszej wiedzy, jeżeli na przykład nie pilnowaliśmy dokładnie naszych danych osobowych. Zgubiliśmy dowód albo ten dowód gdzieś tak sobie beztrosko okazujemy, pozwalamy go kserować, na przykład w wypożyczalni nart, sanek, łyżew, kajaków, jakiegokolwiek innego sprzętu, co jest dość powszechną praktyką. No i kto ten ktoś na nasze konto, posługując się naszymi danymi, a to jest ciągle jeszcze możliwe, zaciągnie jakieś zobowiązanie. Wtedy rzeczywiście możemy się znaleźć... No ale to jest taka ekstremalna sytuacja. Natomiast... ekstremalna, ale jednak się zdarzająca. No i proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy pod koniec sierpnia wybuchła ta afera, na szczęście nieprawdziwa, z wyciekiem wielu milionów PESEL-i osób fizycznych właśnie w Polsce, no to przez tak 4 do 5 dni mieliśmy tak przeciążone serwery, że ledwo wytrzymywały. Znaczy przeciążone serwery, ponieważ ludzie zaczęli sprawdzać. Tak, sprawdzali, czy ktoś o nich nie pytał, bo to rzeczywiście, dlatego polecamy zawsze, mamy taką specjalną usługę, która jest bezpłatna, ona nic nie kosztuje. Ale to zaraz po kolei, bo tak, z jednej strony ja mogę na przykład się u Państwa dowiedzieć, czy jestem w rejestrze, czy nie. Tak. Tak, każdy konsument ma prawo, zgodnie z ustawą, aby raz na pół roku sprawdzić siebie, czy jest w takim, czy jest notowany, a jeśli tak, to kto go wpisał. I to mam za darmo, raz na pół roku. To jest za darmo. Natomiast my wprowadziliśmy takie konto, które się nazywa Serwis Ochrony Konsumenta. I w ramach tej usługi tą możliwość sprawdzania się oferujemy zawsze, nie tylko raz na pół roku. Czyli to nic nie kosztuje, a warto takie konto sobie założyć. Adres internetowy jest dość prosty, konsument.card.pl. Trzeba wypełnić formularz, dostarczyć skan dokumentu tożsamości i można sprawdzać właśnie, czy nie tylko czy nie jesteśmy wpisani, ale warto też sprawdzać, czy ktoś o nas nie pytał. Ponieważ wiele firm i instytucji, zanim udzieli nam pożyczki albo podpisze z nami umowę, wtedy kiedy nie płacimy gotówką, tylko płacimy zawsze po jakimś czasie albo płacimy raty, sprawdza wiarygodność tych klientów w Krajowym Rejestrze Długów. Przy czym, zgodnie z prawem, żeby sprawdzić, na przykład bank, żeby mógł sprawdzić pana, czy pan nie widnieje w rejestrze, musi pana poprosić o zgodę na piśmie na takie sprawdzenie. Czyli jeżeli na przykład ktoś sprawdzi, że bank o mnie pytał, albo operator telefoniczny mnie pytał, a ja im nie dawałem zgody, no to najprawdopodobniej ktoś właśnie na moje konto próbuje wyłudzić takie zobowiązanie, no i wtedy trzeba szybko reagować. No to wtedy... Trafić do tego banku albo do tego operatora i powiedzieć, że przepraszam, ale ja się nie wyrażałem zgody, co się dzieje. Czyli warto to naprawdę robić, szczególnie wtedy, kiedy się właśnie zgubiło dowód osobisty, bądź szastało się nim można, na prawo w ramach lewo, tego, prawda? W tej usługi można włączyć taki automatyczny automonitoring i wtedy, kiedy pojawi się zapytanie o nas w Krajowym Rejestrze Długów, to wtedy zostaniemy albo SMS-em, albo e-mailem taką informację, że właśnie ktoś sprawdził. No i wtedy trzeba podjąć szybko reakcję. I kolejna sprawa. Jakie są konsekwencje tego, że jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Długów? No to jest jedna konsekwencja, czyli utrata wiarygodności. To znaczy, że dla każdego kolejnego przedsiębiorcy, z którym chcielibyśmy zawrzeć umowę, informacja o tym, że widniejemy w rejestrze, jest ostrzeżeniem, że nie jesteśmy wystarczająco wiarygodni, tak? Czyli nie gwarantujemy tego, że te swoje zobowiązania będziemy spłacać. To znaczy, że będziemy te raty kredytu czy pożyczki regulować, albo że będziemy płacić rachunki co miesiąc. No tak, ale zgodnie z harmonogramem. I w związku z tym, zgodnie z ustawą, która reguluje działalność, naszą działalność, taka firma może odmówić zawarcia umowy, powołując się na wpis Krajowego Rejestru Długów. No tak, ale mimo wszystko, ja wiem, że coraz więcej jest tych płatności bezgotówkowych, wszystko właściwie dzieje się już w wirtualnym świecie, no ale ktoś, kto na przykład uprze się, że będzie się posługiwał tylko i wyłącznie gotówką,
Nie będzie kupował telefonu na raty, telewizor mu jest niepotrzebny i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś się będzie posługiwał gotówką, to on też najczęściej nie zaciąga zobowiązań, tak? Bo to jest, to działa w dwie strony. No bo już zaciągnął wcześniej i został wpisany. To jeżeli będzie już potem, jak już zaciągnął jakieś zobowiązanie i go nie spłaci, a teraz się posługuje gotówką, no to rzeczywiście w tym momencie taki wpis nie działa. Tak samo nie działa, jak ktoś z takich usług w ogóle nie korzysta. No, o ile, tak jak powiedziałem, o ile da się dzisiaj faktycznie żyć tylko i wyłącznie posługując się gotówką, bo to okazuje się, że jest coraz bardziej trudniejsze niż łatwiejsze. Ale kończąc to nasze pierwsze spotkanie, bo oczywiście za pół godziny pojawimy się tutaj znowu, przez pół godziny będzie pan odpowiadał na pytania naszych słuchaczy, ale może jeszcze dwie kwestie, a mianowicie... Czy my jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na przykład dane o nas zostały usunięte, jeśli spłaciliśmy w końcu to, z czym zalegaliśmy? Tak, posługując się tym samym serwisem ochrony konsumenta, mamy prawo zajrzeć, czy jesteśmy notowani, czy nie. I wtedy widzimy, na przykład jeżeli był wpis, a my spłaciliśmy zobowiązanie, to wierzyciel ma taki ustawowy obowiązek, aby w ciągu 14 dni od dnia, w którym pieniądze wpłynęły na jego konto i dług przestał istnieć, taki wpis usunąć. Czyli 15 dnia już możemy się zalogować, sprawdzić, czy jeszcze jesteśmy, czy nie. I wtedy będziemy, jeżeli jesteśmy, to musimy zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o to, żeby jednak usunął te dane, bo one już w tym momencie są nieprawdziwe. No a gdyby wierzyciel nie chciał tego z jakichś względów zrobić, co się nie zdarza, no ale zawsze jest furtka taka, że może można się do nas zwrócić i my wtedy usuniemy taki wpis. Ale czy ten wpis jest usuwany raz na zawsze? Wie pan, bo ja się obawiam takiej sytuacji, że ktoś powie tak. Nie, pan Kowalski, to nie jest notowany. Ale wie pan, 8 lat temu to on u nas tutaj był. Znaczy, obecnie obowiązujące przepisy mówią o tym, że jeżeli dług zostanie spłacony, to się taki wpis usuwa i nie pozostaje żadnego śladu po tym, co się działo wcześniej. Natomiast wielu przedsiębiorców podkreśla, że to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ czasami jest tak, że mamy świadomość tego, że trochę nagrzeszyliśmy, chcemy zaciągnąć kolejne zobowiązania, ale wisi nad nami ten wpis. W związku z tym spłacamy te zaległości tylko po to, żeby po tych 2 tygodniach mieć znowu czystą kartę, no i wtedy być już wiarygodnym klientem dla kolejnego kontrahenta. Tak, kolejnej firmy, która coś nam z odroczonym terminem płatności zaoferuje. No na tyle jest to częste zjawisko, że przedsiębiorcy właśnie podkreślają konieczność zmiany takiego przepisu. No ale tu na razie mówimy o pewnej propozycji, czy tak, pewnej chęci. Chcą wiedzieć, co się działo wcześniej. Ale stan faktyczny jest taki, że jak ten rekord, dane o Janie Kowalskim zostały usunięte, tak, to po prostu zostały usunięte na zawsze. Tak, bez śladu. Zatem... Oczywiście pod warunkiem, że dług został spłacony w całości, bo jeżeli jest tylko częściowa spłata, no to wierzyciel ma taki sam termin, 14 dni na to, aby zaktualizować wpływ. Czyli na przykład jeżeli mieliśmy 5000 zł długu, spłaciliśmy 2, no to nie jest usuwany cały wpis, ale tylko informacja, że ten dług teraz wynosi 3000, a nie 5. Zatem, jeśli mają Państwo jakieś pytania związane z tym, jak funkcjonuje Krajowy Rejestr Długów, co to jest, jak się do tej instytucji dostać, albo jak kogoś wpisać, albo jak zostać wykreślonym, zapraszamy do rozmowy z naszym ekspertem. Pojawimy się tutaj w studiu za pół godziny. Dziękuję bardzo. Każdemu damy radę. 32 205 10 22